zapraszamy wszystkie panie. Zapraszamy, będą się odbywać cyklicznie takie spotkania. Babski Targ jest po raz pierwszy, ale oczywiście nie po raz ostatni. Świetna impreza dla kobiet w Łodziskach. Jesteśmy dla was wszystkie. Będą kolejne, będzie moc! Razem możemy więcej! Yeah! Cieszymy się, że do ośrodka sportu i rekreacji trafiły kolejne osoby, które chciały z nami współpracować. I tutaj jest Stowarzyszenie Iskra, no, wspaniała inicjatywa, kolejna duża impreza, którą możemy robić dla społeczności gminy Pobiedziska i włączyliśmy się w to bardzo chętnie jako ośrodek sportu i rekreacji, dokładając małą cegiełkę do tego, żeby dzisiaj było tutaj ciekawiej, więc są dmuchańce dla dzieci bezpłatne, jest DJ, dużo się dzieje, mamy nadzieję, że to tylko pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka inicjatywa Iski, a też czekamy na kolejnych mieszkańców, którzy będą chcieli z nami współpracować, przyjdą z ciekawymi pomysłami, na pewno jesteśmy otwarci na to, żeby współpracować i żeby progi tutaj tej hali czy innych naszych obiektów wypełniały się właśnie dzięki takim imprezom. Herbata, ciastko, przepiękna atmosfera i mnóstwo kobiet. Czy czegoś się trzeba obawiać? Dzisiaj jakiś zlot kobiet? Co tu się dzieje? Wiesz co, ja tak może ci powiem, że taki mały zlot czarownic, ale pozytywnych czarownic. Wiesz co, no jak widać kobiety tutaj przyszły ze swoimi rzeczami, bo akcja jest taka ogólnie inicjatywa charytatywna. Wietrzymy swoje szafy, przynosimy ciuszki i sprzedajemy. Wymieniamy się też kosmetykami, perfumami. Jakbyś chciał, to też możesz coś skorzystać z jakiegoś tam kosmetyku, możemy ci coś tutaj doradzić, jakbyś chciał. Ale zaraz, no, panowie nie mają szaf, nie wietrzą swoich szaf, jak to jest? No tak, dzisiaj jest cała akcja ogólnie zrobiona jest dla kobiet, typowo dla kobiet, dla dziewczyn. Będziemy robić akcje następne, będziemy też dla mężczyzn i dla dzieci. W przyszłości. Nie kończymy na dzisiejszej akcji. A kim wy jesteście? Grupą kobiet niezależnych, nieformalnym związkiem, jakimś stowarzyszeniem? Na dzień dzisiejszy jesteśmy nieformalną grupą, ale taką grupą już ścisłych kobiet. ISKA, Inicjatywa Społeczna Kobiet Aktywnych. Jesteśmy kobietami aktywnymi, supermenkami, które chcą pomagać, chcą działać, chcą coś robić. Nie siedzieć w domach za telewizorem z pilotem w ręku. Jesteśmy po prostu osobami, które mają to coś, które chcemy dać innym. Żanka jest wszędzie, Żanka przyprowadziła nas do stoiska, które jest magiczne, kolorowe, ale zapytamy dziewczyn, co to jest, słuchajcie, o co tu chodzi? To są przepiękne prace naszych dziewczyn. Dziewczyny, przedstawcie się, jak macie na imię? Asia. Agata. Przygotowały piękne prace, piękne, atrakcyjne, tutaj ciekawe bombeczki, różne dekoracje świąteczne, właśnie dla was, drodzy państwo, żebyście mogli sobie kupić i pięknie przyozdobić wasze domy na święta. To przybiegła do nas też główna sprawczyni tego, czyli? Główna sprawczyni, tak naprawdę nie główna sprawczyni, bo główną sprawczyni są wszystkie dziewczyny Iska, Pobiedziska. Ale Marta tu jest. A ja jestem Marta, także dzień dobry. Słuchajcie, no ale co jeszcze tutaj się dzieje, bo jest taki tumult, taki harmider, tyle tego wszystkiego, jak to się skończy? No mamy tutaj cały Babski Targ, tak, więc to jest główne jakby tutaj power naszych pań pobiedziskich, które przyjechały tutaj sprzedać, tak,
I też pomóc jakby tutaj pani Kasia, tak? Pani Kasi. Tak? Głównym naszym celem jest właśnie akcja charytatywna dla pani Kasi, która przybędzie do nas o godzinie 17. Chcemy pomóc, bo to jest fajna baba, fajna kobieta, która jest silna, ale niestety życie jej doświadcza bardzo trudne sytuacje zdarzyły się w jej życiu. Najpierw umarł partner, później rozchorowała się na raka, ma trójkę dzieci. No i my kobiety po prostu stwierdziliśmy, że fajny moment, jest dużo bardzo takich aktywnych, fajnych bab w pobiedziskach. Warto ten potencjał wykorzystać i zrobić coś dobrego właśnie dla pani Kasi. Babski targ, czyli mnóstwo kobiet, ale wy, jako nieliczni panowie, co wy tutaj robicie? Co my robimy? No wspieramy, tak, te nasze kobiety. Wspieramy, staramy się pomóc na tyle, na ile potrafimy. Próbujemy to wszystko ogarnąć, tak? No w czymś musimy pomóc, nie? Ale decyzję podjęliście szybko, natychmiast, wahaliście się, jak to było? Nie mieliśmy wyboru. Nie, dokładnie, nie mieliśmy wyboru. Ale to takiego pozytywnego wyboru, nie, rozumiem. Pozytywnego. To było z góry założone, że tak ma być. Po prostu. Mężczyzna, same kobiety głównie na stoiskach, a tutaj w parze. Dlaczego razem? Bo w parze zawsze raźniej. No dobrze, ale co chłopie ty tutaj robisz, powiedz mi? Przyjechałem do dziewczyny, żeby ją wspierać w tej inicjatywie po prostu i w sprzedawaniu tego towaru. No dobra, ale to nie naganiasz, bo tak jakoś pusto jest, no nic nie robisz. Dlaczego nie robisz? No bo ja jestem samą osobą tutaj, uśmiechem promieniuję i po prostu czekam, aż przyjdą ludzie. Fakt, że przyciągasz, bo naszą uwagę też zwróciłeś, a co wy tutaj macie? To jest z szafy twojej, czy czyjej to jest szafy? Głównie z mojej szafy i moje kuzynki. A ty coś dołożyłeś tutaj ze swojej szafy? Ja niestety nie. Ja przyjechałem z Poznania, więc na razie tylko sprzedaję. I tylko uśmiechem pomagasz. No ale to miejmy nadzieję, że to się przyda. Klienci już kupili troszeczkę? Tak, kupili. A wy coś kupiliście też? Jeszcze nie miałam okazji, bo chłopak dopiero przyjechał. Ja kupiłem ciasto, więc przyznam się uczciwie, kupiłem ciasto. Ale co, jak przyjechał chłopak z Poznania, sport ma kasę przy sobie, to weź go na spacer, tak? To teraz ja mogę się przejść i wesprzeć innych. Masz to nie są ciuchy takie popularnie nazwane, tylko aniołeczki. Tak, świąteczki. A to tak jak ty jesteś, ty też taki aniołek jesteś? Oczywiście, tylko tak. A to tak słyszę, że ty chyba z daleka jesteś. Wierzę, otwarcie mówię. Tak, z północnej Ukrainy. Przekazuję rodakom pozdrowienie. Tutaj do nas przyjechałaś, czy tu u nas żyjesz? Na studia przyjechałam i teraz już pracuję. Skończyłam studia dziennikarskie i pracuję w logistyce. Dobrze, jak się dzisiaj sprzedaje tutaj ten towar? Powoli, ale dopiero wszystko się zaczyna, także jesteśmy do przodu. I masz... Ważniejsze, że uczyć nie czyny. I masz czas, żeby pisać wiersze, słyszałem. Oczywiście. Tak. To przeczytasz? Staram się. Poczytam. Przyjdź na stoisko do Magdaleny Dębowej. Nie bój się wyglądać stylowo. Sukienka dla siebie, koszula dla męża. Nawet dla wyjściowej buty z węża. Kartki handmade, aniołki, serduszka, biżuterię, naszyjki i łóżka. Uprzejma obsługa. Dla dziecka balonik, świąteczne życzenie plus szczęścia wagonik. Thank you.
Babskim Targu, Stowarzyszenie Dla Ciebie, jest odpowiedzialne za organizowanie zbiórki publicznej. Inicjatywa oddolna kobiet pobliskich zaprosiła nas do tego, abyśmy wsparli tą inicjatywę, która jest bardzo, bardzo fajna. Babskie targi, które pojawiają się na całej Polsce, zawitały i do Pobielisk. I pojawiła się od razu społecznie zaangażowana inicjatywa pomocy pani Katarzynie. My tu organizujemy zbiórkę publiczną, która jest zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i razem wspólnie zbieramy pieniądze dla pani Katarzyny. A przy okazji prezentujemy nasze wyroby warsztatu terapii zajęciowej i zbieramy fundusze na naszych podopiecznych. Serdecznie dziękuję. Za chwilę koniec Babskiego Targu po Biedziskach. Nie jeden zapewne z łezką w oczku będzie żegnał tą imprezę, ale wydarzenie niecodzienne, które było w tych Pobiedziskach, a to miejsce jest też miejscem niezwykłym, bowiem w tej chwili te wieszaki są puste, ale już za chwilę wystawcy, którzy nie sprzedali swojego towaru, na te wieszaki właśnie powieszą rzeczy, które przekażą dla bohaterów naszej dzisiejszej akcji, dla rodziny, która jest w wielkiej potrzebie. Teraz puste, a już za chwilę będą pełne.